wymaszerować. Pierwszy raz byłaś na takich muzycznych warsztatach? Drugi raz. I co się na takich warsztatach robi? Śpiewaliśmy, powtarzaliśmy dźwięki za panią. Nią wstawaliśmy, tupaliśmy i klaskaliśmy. A ty lubisz śpiewać na co dzień? Tak. Też próbowaliśmy odkrywać różne emocje w głosie, ale też im dłużej trwał nasz koncert, warsztat, tym bardziej właśnie te dzikie zwierzaki się oswajały i ośmielały w tym wspólnym śpiewaniu. I o to właśnie chodzi, żeby dać dzieciom poczucie sprawczości. Tak, żeby obrać ich troszeczkę z tego wstydu, bo też tak jest, że jak wychodzą na scenę na przykład, albo też jak grupowo śpiewają, to też nie miały odwagi i tak trochę pod nosem śpiewały, a potem, kiedy nabrały tej pewności, to faktycznie już śmiało współpracowały, śpiewały z nami i też świetnie improwizowały. Bardzo fajny pomysł właśnie był, żeby dzieci brały udział w takich warsztatach. Dzieci lubią śpiewać. Naprawdę dzieci, mogłoby się wydawać to trochę dziwne, ale naprawdę dzieci przez śpiew wyrażają swoje emocje. I powiem szczerze, na początku miałam duże obawy, tym bardziej, że była to duża grupa i z różnych szkół, ale widać było, że bardzo się te warsztaty podobały, dzieci się zintegrowały. Później pod sam koniec było widać, że nie chcą wychodzić z sali, także pomysł był bardzo dobry i cieszymy się bardzo, że udało nam się tutaj przyjść. W Akademii Instrumentów głos okazuje się chyba najważniejszym jednak instrumentem. No tak, jak odkryliśmy wspólnie, instrumentem, który każdy z nas ma przy sobie cały czas, bo fortepianu, jak się okazało, nie znajdziemy w każdym domu, gitary również, ale głos odkryliśmy, że ma każdy. Co w polskiej szkole się zmieniło z muzyką? Wiele lat temu każdy rzeczywiście chciał śpiewać, jak to się mówi. To chyba ważne, żeby od wczesnych lat edukować dzieci także muzycznie, bo one przez muzykę i śpiew wyrażają mnóstwo emocji. Pamiętam, jak ja chodziłam do szkoły podstawowej, potem do muzycznej, no to były właśnie zajęcia z muzyki. Graliśmy na flecie, śpiewaliśmy, był chór. Czyli to umuzykalnienie jest bardzo ważnym elementem, bo to kształtuje i wrażliwość, i też ten rodzaj interakcji, współpracy, i właśnie umiejętność rozbudzania emocji. Teraz, z tego co wiem, to niestety w szkołach to bardzo kuleje i ta inicjatywa Mała Akademia Instrumentów, no i w tym momencie ja, bo głos, to jest świetne przedsięwzięcie, żeby zachęcać właśnie dzieci do muzykowania, do tego, żeby klaskać, żeby ruszać się w rytm muzyki, bo tak zauważam, że brakuje tego. Czasem jest problem z wyklaskaniem nawet najprostszego rytmu, na przykład jednocześnie idąc równy rytm marszowy, a klaskać inny rytm. To połączenie no, teraz zanika, więc to jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o taką motorykę, o koordynację, bo tego brakuje. I też czystość śpiewania też zanika, bo te dzieci nie wiedzą, jak używać tego głosu. Więc to jest piękna inicjatywa, że Mała Akademia Instrumentów się odbywa no, tak cyklicznie. No dzisiaj mamy taki trochę powrót do przeszłości, bo myśmy przez 8 lat robili Małą Akademię Piosenki, a teraz robimy Małą Akademię Instrumentów, no ale z okazji świąt stwierdziliśmy, że głos, a zwłaszcza głos Agnieszki Wilczyńskiej, która pięknie śpiewa i jazz, i pop, i piosenkę poetycką, się sprawdzi. Natomiast tak, zamykamy ten rok, ale już 8 stycznia spotykamy się z dziećmi na kolejnych warsztatach z cyklu Mała Akademia Instrumentów i tym razem będziemy przedstawiać tajniki kontrabasu i gitary basowej. Przyjedzie do nas Maciej Szczeciński. Także serdecznie zapraszam i dziękuję za ten rok, a przy okazji życzę wszystkim wesołych świąt. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając chocznie dzieciąteczku na nich.